Najświętszą ofiarę mszy świętej. Dzisiaj w Boże Narodzenie, w pierwszą mszę świętą sprawowaną z Bożego Narodzenia pasterkę sprawuję jako dziękczynną mszę świętą za wszystkich darczyńców i dobrodziejów, którzy na jakikolwiek sposób przez modlitwę, dobre słowo, zaangażowanie pracy, wpłaty na Pana konto, ofiary jakieś przekazane mi, przyczynili się do tego, że w tym miejscu, które jeszcze domaga się wiele, wiele pracy, ale dzisiaj już może być składana Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w Rycie Rzymskim i będzie to jako miejsce wyłączne w tym domu, wyłączone dla składania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej jako miejsce w tym domu katolickim, miejsce dla katolików, którzy od ponad pół wieku są poprzez struktury i w oficjalnych strukturach Kościoła prześladowani ze względu na mszę świętą katolicką, której są pozbawieni. Mają ją udzieloną w drodze koncesji. Jeżeli któryś z kapłanów jest obrzydłym modernistą, wtedy ma taką koncesję i mu wolno. Tak długo, jak nie zdradzi zamiłowania do katolickiej wiary i katolickiej dyscypliny życia. I chociaż wiem, jest świadomo, że jeszcze wiele rzeczy tutaj przyjdzie na nowo wynosić, dlatego to miejsce jeszcze nie poświęcone i dokańczać pracę, to jednak jest, że będzie to miejsce, które służy jako wyłączne dla składania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, więc radość z tego powodu, że przed 50 laty, kiedy Pana rodzice ten dom budowali, nie mogli tego pomyśleć. Pan też pewnie ileś lat temu jeszcze nie pomyślał, ale okazało się, że jest w tym domu pomieszczenie i nie garaż i nie po garażu, które na nasze potrzeby, co to znaczy nasze potrzeby, kapłana, który składa Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej, wygnany po 25 latach z zakonu i domu salezjańskiego Wronicka 9, na którego mszę świętą na Wronieckie, a teraz tutaj do Baranowa przychodzi zaledwie garstka, jedna, dwie, trzy, cztery osoby, pięć w porywach, ile tam by nas nie było. Dzisiaj policzcie się, ilu nas tutaj jest. Jak najbardziej na ten moment to miejsce wystarczy. Łaski spływają na wielu, na wszystkich. Trudno się jakimiś tam dzielić takimi, bo kto czy to pobożne życzenia, że jak tak kiedyś tam popatrzę, to tam będą gdzieś ludzie stać. Ale ważne, że łaski dotykają wszystkich. Natomiast mam przekonanie, że będzie to miejsce, już jest to miejsce, gdzie dusze będą przybywać, Pana Boga chwalić, nawracać się. Jest w tej kaplicy miejsce, aby był tu Pan Jezus gospodarzem, by było tu tabernakulum. Miejsce jest katakumbami, jest kościołem w prześladowaniu od oficjalnych struktur Kościoła, które brzydzą się mszą świętą w Rycie Rzymskim, kupczą mszą świętą w Rycie Rzymskim, przyrównują mszę świętą w Rycie Rzymskim do nowej mszy, nowej mszy do mszy świętej w Rycie Rzymskim, tak jakby mąż przyrównywał kochankę do żony, żonę do kochanki. Źle to mężu świadczy. Nowa msza, bękart Soboru Watykańskiego II, antropocentryczna, diaboliczna, satanistyczna msza, która czyniła nas przez pół wieku protestantami, abyśmy zostali apostatami.